Witam wszystkich. Jak widzicie, Suzuki już nie ma. Co się z nim stało? Zapewne te osoby, które się interesują, wiedzą to z ostatniego odcinka. A ja mam na tapetę Rometa ZXT 125. W sumie o takiej, powiedzmy, że znajomej. Co się z nim stało? Motocykl został skradziony jakiś czas temu. Został odzyskany. Niestety trochę został poturbowany. Co jest do zrobienia? Do ogarnięcia jest przede wszystkim elektryka, ponieważ stacyjka została wyłamana na hama. Niestety także zostały uszkodzone mocowania na półce tej stacyjki, więc będzie trzeba wyciągnąć półkę, nadspawać trochę aluminium, nafrezować to, wywiercić dziś otwór, nagwintować go i zrobić tak, żeby stacyjka nowa pasowała. Plus dodatkowo ogólnie ktoś wcześniej już to robił. I w motocyklu chociażby nie działa rozrusznik, dodatkowo po przekręceniu kluczyka na zegarach nic się nie dzieje. Z tego co kojarzę, tutaj powinien wskaźnik biegów coś pokazywać. Nie jestem pewien, będę musiał to sprawdzić, ale tu jest taka totalna zima, więc taka trochę zgadywanka jak dla mnie. Czyli elektryka jest do ogarnięcia i stacyjka. W sumie motorek jeździ, bez problemu pali od kopki. Coś tam jeszcze w nim pogrzebie, bo na przykład już zauważyłem, że klamka sprzęgła bardzo ciężko chodzi, więc prawdopodobnie tam linka wymaga smarowania, jak jakieś pierdy. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam na w sumie jeden albo dwa krótkie odcinki o tym, co w tym romeciku siedzi. Zabieram się za pracę. No dobra, dwie fajne rzeczy, które na razie odkryłem, to to, że przewody, które mają iść do, tutaj jest przekaźnik rozrusznika, po prostu mi się rozpadły ręce. Tutaj ta kostka w ogóle nie trzyma, to jest raz. Mam tutaj moduł zapłonowy wypięty, na wszelki wypadek, żeby jak coś będę grzebał, żebym nie ukopcił. Tutaj w tragicznym stanie są klemy, bo to jest już takie, jak widzicie, zmasakrowane. I tutaj akumulator się kuźwa rozpada. Powiem wam, że akurat na to nie byłem gotów. No dobra. Teraz tak, druga rzecz, którą sobie odkryłem. Niestety będę musiał bak ściągać, z czego się nie cieszę. Nawet bardzo mi się to nie podoba, że będę musiał ten bak ściągnąć. Bo ktoś, kto podłączał stacyjkę, o czymś zapomniał. Już momentowo wam pokazuję. Czyli mamy tak, to jest kostka od stacyjki, w sumie stacyjka jest kupiona jakaś tam rometowska, pasująca do Rometa, mam nadzieję, tak miejmy nadzieję. Ale ta kostka, to są przewody, jak widzicie tutaj nadkolorystycznie się coś zgadza, nie? To są przewody, które sterują przekaźnikiem rozrusznika. To jest w ogóle nie wpięte. Czyli komuś się zapomniało tam jakąś kostkę po prostu wcisnąć. Ewentualnie to stwarza jakieś problemy, będę musiał zobaczyć, czy coś tam się z tym nie dzieje. Niestety rozbierania będzie sporo, bo to jakieś plasticzki są przy baku. No ja nie lubię takiego trochę grzebańska, no ale no muszę dojść do tego. Mam nadzieję, że koleżanka nie tankowała motocykl za bardzo, no bo będzie problem. Nawet duży. No dobra. Jeszcze sobie sprawdzę w ogóle napięcie na akumulatorze, bo coś czuję, że tutaj bida będzie z tym z akumulatorem. Ok, sprawdzam. Romecik jeszcze trochę porozbierany, w sumie zaraz będzie jeszcze bardziej, bo będę ściągał półkę. Jeżeli chodzi o elektrykę mam już... Wszystkie problemy mam rozwiązane, ale nie mam pokończonych kilku tematów. Chociażby z tego względu, że potrzebuję... Poprawka bezpiecznika. Dzisiaj sobie kupowałem na szybko, bo w sumie z synem byłem. No i sobie kupiłem na te bezpieczniki mini. No i nie otworzę teraz jedną ręką. A wolałbym jednak tutaj normalne, te większe bezpieczniki. Żeby było na normalny, duży bezpiecznik, a nie ten malutki. Więc to zostawiam, może kiedyś się jeszcze do czegoś przyda. A jutro będę musiał podjechać po kolejną oprawkę. Teraz po kolei co jest, czyli tak, zapalamy, mamy wszystko, zaraz momencik sobie zrobię tutaj klamkę sprzęgła na krótko i pokażę jak kręci rozrusznik. Dobra, sprzęgło wciśnięte mam, kluczyk i jak widać bez problemu kręci. Dlaczego nie odpala? No bo jest wypięty moduł. Teraz po kolei co było. Oprócz niepodpiętej instalacji tutaj włącznik od rozrusznika jest korodowany. Druga sprawa, tutaj są pośniedziałe, były pośniedziałe wsuwki od czujnika na sprzęgle. Kolejna sprawa, tutaj jak widzicie mam jeszcze taką lekką partyzantkę zrobioną z bezpiecznikiem, a zaraz Wam pokażę dlaczego. Ale kolejna, to już zresztą pokazywałem, to mi się rozpadło jak rozbierałem. Tu trzeba po prostu od nowa zarobić wsuwki, bo nie łączyły, po prostu. I teraz przechodzimy do najfajniejszego. Czyli tak, na początek było takie coś. Tu nie chcę mi się tego do końca rozwijać, bo w sumie i tak to wyrzucam i tak, bo jest to niepotrzebne. Tu była próba jakiegoś tam lutowania, ale chyba komuś to nie wychodziło i w sumie wkurzył się i poskręcał. Czyli takie coś było, tego już nie będzie. Teraz tak, tam gdzie mam bezpiecznik, czyli tak w tym miejscu, tu ja sobie wstawiłem taki na razie 10 amperowy. Tak jak mówiłem, będę musiał kupić nową oprawkę, bo tą, którą kupiłem, no jest na te mini, cena większa, ale wcześniej było takie coś. To jest bezpiecznik, który jest spalony, więc ktoś sobie na to nawinął taki kawałek przewodu i zaizolował. Niestety jak to po prostu składał, rozsunęło się i nie było w ogóle kontaktu. Jak i po co? Nie wiem, bo oprawka kosztuje tam 6 zł i można to zrobić po prostu po ludzku. Plus do tego no, trzeba by wszystko lutować. Jeżeli chodzi o tutaj o te oczka, będę je wymieniał, zaraz pokażę na jakie. Będę je wymieniał na takie, są one z grubszej blaszki takiej miedzianej niż w sumie to, bo to są takie listki, które po prostu gną się w oczach. To jest masywniejsze, będzie oczywiście lutowane, także jeden i drugi kabel będzie przerobiony, tak żeby to było czyste, w miarę fajnie łączyło. Oczywiście wszystkie kostki zapryska moim sprytnym środkiem. No i to by było na wszystko. Tutaj jeżeli ktoś się zastanawia, od czego to jest kabelek, to jest poziom paliwa. Tu jest oczywiście moduł. Moduł na razie nie podpięty, bo i tak nie muszę go odpalać. Jak już będę miał poskładanego, podepnę, odpalę. Raczej nie powinno się nic dziać. Zobaczymy. Teraz co robię? Teraz zabieram się za półkę, czyli rozkręcam półkę. Wyjeżdżam tutaj ze wszystkim do góry. Kierownicę podwieszam i będę spawał tę półeczkę. Co i jak, dlaczego będę spawał? Zaraz pokażę. Półka zdemontowana. Tutaj widzicie miejsca, gdzie po prostu zostały wyrwane mocowania stacyjki. Teraz to powoli trzeba odbudować, spróbuję to pospawać. Nie wiem co to w ogóle, no nie aluminium tak, ale nie wiadomo czy to nie ma jakichś tam domieszek, zobaczymy. Zobaczymy jak się będzie spawało. Nadspawam, wyfrezuję, zobaczymy, może się uda to naprawić, jak nie to po prostu poszukam gdzieś takiej półki i najwyżej kupię po prostu nową półkę. Zobaczymy, zabieram się za spawanie, zobaczymy co to z tego wyniknie. Obiecałem kiedyś, że pokażę jak TIG-iem spawam, a nigdy się tak jakoś nie złożyło. Tutaj już mam jedną nadspawaną, nie wiem jeszcze czy nie za mało, teraz będę mierzył. Tutaj drugą już powoli wznoszę do góry. Spawa się dość ciężko, bo to jakiś taki dziwnawy stop jest. Nie wiem w sumie co to nawet. Sam klik działa spoko. Ja jestem z niego zadowolony, mam go. Już w sumie drugi rok lecimy razem. No i dobra. widzicie, pięterko po pięterku to aluminium jest nagrzane, więc bardzo fajnie już teraz zaczyna pracować. Staram się tak, żeby było oczywiście przetop. I co, no i sobie lecę do góry, nie? Potem to i tak będzie frezowane, więc na luzie. No i Zosia się przydała. Mam tutaj wyfrezowane płaszczyzny. Tutaj próbowałem brać na dwa razy, ale summa summarum skończyło się, że wziąłem i tak wszystko na raz. Mam po prostu równe na jednej płaszczyźnie, więc stacyjka bez problemu sobie tutaj usiądzie. Półkę ściągam, tutaj obrabiam boki, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I półkę niestety muszę także przemalować. Ale w sumie to nie problem. Także Zośka dała radę. Do takich właśnie drobnych prac taka frezarka jak najbardziej się sprawdzi. Jeżeli chodzi o frezowanie jakiejś tam stali, zwłaszcza taką głowicą, to jest średnica 50 mm, ona jest już trochę za duża na tą frezarkę i ta frezarka się po prostu męczy. Jeżeli bym używał frezu palcowego, byłoby to dla tej frezarki no takie spokojne wyzwanie. Z tą głowicą w stali czarnej to już jest trochę za dużo na nią. Ale jak widzicie, aluminium bez problemu. Jeżeli trzeba coś po prostu takiego podrównać, to jak najbardziej się nadaje. Dobra, ściągam, mierzę. Robię potem tutaj oczywiście też na niej otwór. I będę gwintował, tak jak mówię, jeszcze tej boki obrobię, żeby to ładnie wyglądało. I idzie do malowania. Stacyjka nie lata. Pyk. I powoli już zaczynam notowanie. Tutaj stopki dorobione. No i co? Składam przynajmniej tutaj półkę, stacyjkę i cały tutaj bałagan, który narobiłem. Przód mam już poskładany. W sumie nie wyszło to najgorzej. Jakby ktoś chciał się przyczepić. Tak, delikatnie różni się odcień półki od mocowań. Właścicielce to nie przeszkadza, informowałem o tym, że możemy to zrobić tak, że pojadę do mieszalni, wymieszam bazę, polakieruję, będą to dodatkowe koszty, a mam taki też uniwersalny, srebrny, który może się nie wszczeli, ale nie będzie to źle wyglądać, powiedziała, że nie ma problemu, to jest tylko półka, więc jest ok. Tutaj mocowań, stacyjki, a coś tam chyba, o tutaj widać i tutaj widać. Nie wygląda to źle. Widać, że było to oczywiście spawane, ale nie ma tragedii. Jeżeli chodzi tutaj o instalację, jest już polutowana. Tutaj wszystko jeszcze będę izolował. Także to niestety muszę ukryć pod izolacją. No ale oczko jest wymienione, jest wstawione, jest oczywiście zalutowane, więc też można już składać, robić powoli porządek. Tutaj już porządek trochę z kabelkami zrobiłem. I powoli składam sprzęcior do kupy. A w sumie niewiele roboty. A będzie się właścicielka cieszyć. W końcu nie będzie musiała z kopa odpalać motocykl. Dobra, zabieram się za już takie porządkowanie tego śmietnika. I Romecika, jak widać, mam już poskładanego. W sumie wszystkie usterki, które chciała znajoma usunąć, są usunięte. Plus jakiś tam bonusik niewielki. Może jeszcze zajmę się tutaj klamką od sprzęgła, bo tak trochę ciasnawo chodzi. Ale to zobaczę, jak będę miał czas. Teraz tak, w motocyklu oczywiście jest blokada kierownicy. Wróciło tak jak było. Po przekręceniu kluczyka lata wsia. Jak widzimy, zapala nam się wskaźnik poziomu paliwa oraz kontrolka. Tutaj kontrolka, wskaźnik biegów. Co jeszcze? Z przodu. Motocykl oczywiście pali od rozrusznika. Dobra, nie będę sobie kopcił. Czyli wszystko jest porobione. Z mojej strony to wszystko. A jeszcze jak to wygląda w sumie po zmontowaniu. Czyli po zmontowaniu mamy tak. I kilka gratów, które wyciągnąłem z tego motocykla, czyli kawałek instalacji, która nie wiem po co tutaj była dana, akumulator plus jakieś tam drobiazgi, typu jakieś tam bezpieczniki, oprawki połamane, które w sumie były, a nie spełniały swojego zadania. Z mojej strony to wszystko. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.